Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam kandydatów, którzy chcieliby studiować w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Nazywam się Klaudiusz Baran, jestem rektorem Uniwersytetu. Dzisiaj kolejny z dni otwartych. Dzień otwarty wyjątkowy, bo dzień filii naszego Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie znajduje się Wydział Pedagogiki Instrumentalnej, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Z nami jest pani dziekan Wydziału, pani profesor doktor habilitowana Wioletta Miłkowska. Dzień dobry, panie dziekan. Dzień dobry, panie rektorze. Panie dziekan, postawię się trochę w pozycji kandydata i chciałem panią dziekan trochę wypytać, jak można studiować w Białymstoku, na jakich kierunkach, jak wygląda infrastruktura uczelni. Proszę trochę opowiedzieć o wydziale, co czeka tam ewentualnych przyszłych studentów, którzy chcieliby studiować w Białymstoku. Nasz wydział jest nadzwyczajny, tak jak powiedziałam wcześniej, ponieważ skupia trzy bardzo zróżnicowane kierunki. Jest to kierunek instrumentalistyki, kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej oraz kierunek wokalistyki. Poza tym na kierunku edukacja również mamy trzy specjalności. Jest to prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna oraz specjalność muzyki kościelnej. To proszę mi powiedzieć, dlaczego właśnie Białystok? Dlaczego właśnie Białystok? Tutaj kształcimy muzyków, a także nauczycieli, przyszłych pedagogów, którzy... No właśnie, musimy koniecznie powiedzieć o tym obszarze pedagogiki. Tak, mamy tutaj właśnie szczególne specjalności pedagogiczne i pedagogikę wokalną i instrumentalną, a także kształcimy nauczycieli do nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych zarówno w szkole muzycznej, jak i też w szkołach ogólnokształcących, instruktorów do pracy w różnych ośrodkach i instytucjach kultury. Czyli reasumując, nasi absolwenci studiów w Białymstoku mają jeszcze większe możliwości zdobycia pracy po studiach, czyli mogą być i artystami, i pedagogami. Jak najbardziej, zwłaszcza, że bardzo wiele dzieje się na wydziale, ponieważ proponujemy ogromny wachlarz różnych przedsięwzięć artystycznych, koncerty naszej Wydziałowej Orkiestry Studenckiej, Symfonia również Akademika, a także chóru wydziałowego, koncerty, audycje muzyczne wokalistów, a także realizujemy olbrzymie przedsięwzięcia artystyczne skupiające wszystkich studentów, wszystkich kierunków. Ale nie tylko na uczelni, prawda? Bo chyba jest też ogromna współpraca z instytucjami kultury właśnie w Białymstoku, których jest sporo. Oczywiście mamy fantastycznie zakrojoną współpracę z tak zwanymi interesariuszami zewnętrznymi, czyli właśnie instytucjami kultury, które znajdują się w Białymstoku, a także w sąsiedztwie. Chcę także powiedzieć, że ogromnie fantastycznie rozwija się działalność naukowa na wydziale. Pedagodzy organizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie, różnego rodzaju seminaria. A coraz częściej zainteresowani są aktywnością naukową studenci. Pokłosiem tych wszystkich wydarzeń są fantastyczne publikacje, zarówno książkowe, jak i też publikacje płytowe, czyli wydawnictwa płytowe. Nagrywamy wiele różnych kompozycji zapomnianych, nieznanych i bardzo często są to prawykonania kompozytorów muzyki współczesnych. No dobrze, pani dziekan, a taki student, który chciałby, albo taki kandydat, który chciałby studiować w Białymstoku, czy on ma gdzie mieszkać? Czy uczelnia ma, akademik? Proszę powiedzieć coś trochę o bazie lokalowej, bo to jest moim zdaniem bardzo interesujące dla kandydatów. Pod tym względem jest to również fantastyczne miejsce do studiowania, ponieważ oprócz budynków dydaktycznych, odpowiednio wyposażonych budynków dydaktycznych, mamy też dom studenta, który jest połączony z jednym z budynków i studenci jak najbardziej przyjeżdżają. Czyli mają bliziutko, mają tak, praktyczny akademik zaraz przy uczelni. Tak, mają to niezwykłe udogodnienie. I w otoczeniu pięknej przyrody, prawda? Bo jesteśmy na obrzeżach Białegostoku, gdzie jest wokół las, spokój i to jest nasz dodatkowy atut. No dobrze, a co z tą atmosferą wschodnich rubieży? Co z tą serdecznością legendarną, o której się ciągle mówi?
Absolutnie. To trzeba przyjechać i trzeba to poczuć, bo generalnie jest to jak najbardziej, zgadzam się z tą opinią powszechnie panującą o serdeczności na właśnie na tych terytoriach wschodnich. I w związku z tym jeszcze to jest jedna dodatkowa motywacja, żeby właśnie tu przyjechać, tu studiować i to poczuć. Więc nic innego nam nie pozostaje, jak zaprosić kandydatów do studiowania w filii naszego Uniwersytetu w Białymstoku. Tak, jak najbardziej. W związku z tym też zapraszam na dzień otwarty, podczas którego do dyspozycji są dziekan, prodziekani, kierownicy katedr i odpowiemy na wszelkie pytania. Zainteresowane osoby mogą też przesłać swoje nagrania celem konsultacji, a także zapraszamy do obejrzenia lekcji otwartych. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję pani dziekan. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.